imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochane dzieci, byłyście maluszkami takimi zupełnie jeszcze. Rodzice przynieśli was do kościoła i wtedy ksiądz, polewając waszą głowę wodą poświęconą, powiedział: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wtedy przez ten chrzest został zgładzony grzech pierworodny. Staliście się dziećmi Kościoła Chrystusowego. Na pamiątkę tego chrztu ja teraz na początku dzisiejszego tego waszego uroczystego dnia, kiedy po raz pierwszy przyjmiecie Pana w Komunii Świętej, poświęcę was wodą święconą, prosząc też Pana Jezusa, by darował wszystko, co było złe i udzielił swojego błogosławieństwa, byście mogli żyć tak, ażeby wasze życie podobało się Panu Jezusowi. W chwili pokropienia dzieci żegnają się. Wasi rodzice też ten znak krzyża, znak naszego zbawienia zrobią na waszym czole. Potem wy podziękujecie rodzicom za trud wychowania, za to wszystko, co dla was zrobili. Zanim rodzice naznaczą wasze czoła Krzyżem Świętym, poproście ich o to błogosławieństwo. Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swymi, gdy dziś Chrystusa mam przyjąć, łapią nam rodziców ręce. Rodzice robią znak krzyża. Oto jest dzień, który dał nam Pan.
świętego. Amen. I mój Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Kochane dzieci, jak wspomniałem już przed Kościołem, przeżywacie dzisiaj świąteczny dla was bardzo radosny dzień, szczególny dzień, w którym po raz pierwszy do waszego serca przyjdzie Pan Jezus. Byliście dotychczas na mszy świętej nie jeden raz w Kościele, ale byliście tylko obecni, to nie było jeszcze pełne uczestnictwo. Pełne uczestnictwo we mszy świętej, to znaczy modlitwa przez całą mszę świętą i przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej. Wiecie, że Pan Jezus przychodzi do czystego serca, do serca, które jest wolne od grzechu. Przy przedsakramencie pokuty otrzymaliśmy odpuszczenie grzechu. Ale dzisiaj raz jeszcze, teraz przeprośmy Pana Jezusa za wszystkie nasze grzechy, za to wszystko, co w życiu naszym, co powoje Panu sobie nie podoba, byśmy z naprawdę już czystym, wolnym od zła sercem mogli tej najświętszej Pana Jezusa ofierze uczestniczyć. Panie Jezu, który kochasz dzieci i chcesz, by zawsze do Ciebie przychodzimy. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który powiedziałeś apostołom, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który chcesz zawsze mieszkać w naszym sercu. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami. Zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana.
Przyszedł Pan przed Jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, nie pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto Słowo Boże. Dzisiejsza niedziela pozostanie w Waszej pamięci
dużej uroczystości uczestniczymy w waszej specjalnym spotkaniu się z Chrystusem. Przenosimy się myślą do dalekiej Jerozolimy, do Wieczernika, tam, gdzie Pan Jezus ze swoimi uczniami zgodnie z przepisami prawa żydowskiego przed Wielkanocą spożywają uroczystą wieczerzę. Wieczerzę, która ma być pamiątką wyjścia z Żydów z Egiptu. Wieczerzę, w czasie której Żydzi posileni wyruszyli w daleką podróż, by dojść do ziemi obiecanej, by osiągnąć to prawdziwe szczęście. Pamiątką czasu, że niewola, że to, co było złe, skończyło się, a odtąd rozpoczyna się nowe życie. To życie lepsze, życie szczęśliwsze. I oto Pan Jezus jeszcze jedną sprawę wnosi w tę uroczystość. Mianowicie przychodzi, podaje chleb, podaje wino, mówiąc: to jest ciało moje, to jest krew moja, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Ta przemiana chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa dokonała się wtedy, w tej uczcie ofiarnej, dlatego, że Pan Jezus następnego dnia z miłości ku człowiekowi oddał swoje życie na krzyżu. Umiłował człowieka, najpierw daje swoje ciało jako pokarm człowiekowi, a potem, by to ciało dawało wielką moc, oddaje swoje życie na krzyżu. Gdy będziecie przyjmowali Komunię Świętą, kapłan udzielający Komunii Świętej będzie mówił: ciało Chrystusa, a wy odpowiecie: amen. Amen to znaczy: wierzę, że w tej białej hostii, którą przyjmuję, jest prawdziwe ciało Chrystusa. To amen, ono znaczy, że ja wierzę, że Pan Jezus naprawdę, ten prawdziwy Pan Jezus, który kiedyś chodził po ziemi palestyńskiej, przychodzi do mojego serca. Moi drodzy, jeszcze więcej, to wasze amen mówi Panu Jezusowi, że wy będziecie starali się tak się, żeby Panu Jezusowi było dobrze w waszym sercu. To wasze amen mówi Panu Jezusowi, że prosicie go, żeby pozostał w wami, żeby zrobicie wszystko, ażeby Pan Jezus miał zawsze w waszym sercu gotowe mieszkanie, mieszkanie gotowe na przyjęcie. My to się wiemy, że to nasze amen nie zawsze potrafimy wypełnić tą treścią, jaką powinniśmy je wypełnić. To nasze amen wypowiadane przy przyjmowaniu Komunii Świętej, ono nie zawsze daje gwarancję, że w naszym sercu tylko i wyłącznie będzie miejsce dla Chrystusa. Dlatego też chcemy nie tylko cieszyć się, nie tylko dziękować Panu Jezusowi, że przyszedł do nas, ale chcemy także prosić Pana Jezusa, by dodawał nam siły, żeby to amen nasze nie pozostało pustym słowem. To amen nasze kiedy pozostanie pustym słowem? Wtedy, kiedy my nie będziemy starali się być lepszymi,
kiedy my nie będziemy starali się unikać grzechu, kiedy my nie będziemy nic robić, ażeby w sercach naszych była łaska, a nie grzech. Kochane dzieci, wasi rodzice, już tam na górze mówiłem, przynieśli was do kościoła i dzisiaj, chociaż uczyliście się religii w szkole, chociaż zdawaliście egzamin w szkole, to do tej uroczystości także przygotowali was wasi rodzice. Nie tylko panie Wedewe, nie tylko ksiądz, który was opiada, ale przygotowali was przede wszystkim rodzice. Posłuchajcie, co powiedziała o tym przygotowaniu przez rodziców dziecka na spotkanie z Chrystusem, na życie z Chrystusem. Co powiedziała błogosławiona Urszula Redukowska? Ona założyła zakon sióstr Urszulanek i głównym zadaniem, jakie postawiła przed swoimi siostrami, to pomaganie rodzicom w wychowaniu dzieci. Oto słowa, które kieruję i do swoich sióstr, i do matek oraz do rodziców, siostra błogosławiona Urszula. Jeżeli zrozumiemy zadanie matki, zadanie wychowawczyni, które każe czuwać nad duszami przez Boga powierzonych nam dzieci, każe dać Boga, to przede wszystkim wyrabiajmy w sobie silną, głęboką wiarę. Z miłości dla dzieci naszych pracujemy nad nabywaniem wiary głębokiej, nad nabywaniem wiary żywej, która by opromieniała nasze życie i życie dzieci naszych. A z serca rodziców wiara ta przejdzie do duszy dziecka. Myślę, moi drodzy rodzice, że te słowa w pełni ukazują nam zadanie, jakie macie do spełnienia. Źle byłoby, gdyby rodzice uważali, że wystarczy przynieść dziecko do chrztu i je ochrzcić, dopilnować, by było u pierwszej komunii świętej, dopilnować, by uroczyście odnowiło przyrzeczenie chrztu świętego, gdy dopilnować może jeszcze by było uwierzchowania, może jeszcze tylko by przyjęło ślub w kościele. I tylko w tych momentach rodzice byli. Zdarza się czasami, że ojciec, matka wie, że dziecko przygotowuje się do komunii świętej wtedy, kiedy na tydzień czy na dwa zorientuje się, że może dziecko nie zdać egzaminu. I wtedy przychodzi z pretensjami, może do uczącego, do proboszcza. Dopiero wtedy wnoszę, że ma dziecko, które ma przygotować, ma temu dziecku pomóc przeżyć tę wielką uroczystość. Kochane dzieci, wy uczyliście się, nauczyliście się pytać na pamięć, zdawaliście egzamin, ale to nie te pytania są najważniejsze. Najważniejsze jest życie na co dzień z Panem Jezusem. I źle byłoby, gdybyście patrząc na życie waszych rodziców, nie mogli powiedzieć, że robimy to, co rodzice nasi. I dlatego zbliżamy się do Pana Jezusa. Wy macie patrzeć na to, co robią wasi rodzice. I obowiązkiem waszych rodziców jest swoim życiem zrobić, żeby w naszym sercu zawsze było gotowe mieszkanie dla Pana Jezusa. Wy kochacie Pana Jezusa. Wiem teraz, do kogokolwiek z was podszedł i zapytał się, czy naprawdę kochasz Pana Jezusa, każdy by odpowiedział tak, kocham. A jeżeli kochasz Pana Jezusa i wiesz, że Pan Jezus Ciebie kocha, to musisz starać się, żeby zrobić to wszystko, co będzie
nie świadczyło o Twojej miłości do Pana Jezusa. Bo słowa nie wystarczą. Pan Jezus czeka, że będziesz wszystko robił, że będziesz wszystko robiła, żeby Twoje życie mówiło: kocham Pana Jezusa. Żeby nie było potrzebne już słowo, ale żeby ten, kto by nie patrzył na Ciebie, ten młodzień, ta dziewczynka, tak nie była w Duchu Świętej i dlatego Pana Jezusa kocha i dlatego właśnie tak się zachowuje. Postarajcie się, moi drodzy, żeby ten Pan Jezus, którego przyjmiecie w Komunii Świętej dzisiaj po raz pierwszy, żeby Pan Jezus mógł w Waszych sercach wierzyć. On chce pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej i polecajmy im,
Najświętszej Trójcy i prowadził ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się do księdza proboszcza i księży pracujących w naszej parafii, aby byli zarządowymi dobrymi przewodnikami i aby Bóg dał im łaskę do dalszej trudnej pracy pełnej poświęcenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej, aby wiernie przez całe swoje życie kochały Pana Jezusa, by były radością i pociechą dla rodziców, wyrosły w chwale Boga naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych rodziców, krewnych i opiekunów, aby dawali swoim dzieciom przykład chrześcijańskiego życia. Ciebie prosimy. Thank you.
to dzień przed męką objawił nam Twoją nieskończoną miłość. Podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć. Thank you.
Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa.
Prostymi spółkami.
chciałbym serdecznie podziękować Panu Bogu dzieci za dar, jaki złożyliście tutaj do naszego kościoła. Do tych czterech świec jeszcze do kompletu są dwie, sześć świec będzie się paliło wielkiej uroczystości i one będą przypominały nam ten dzisiejszy radosny dzień. Także poprzednia grupa przyniosła jako dla ołtarza puszkę do Komunii Świętej. Tę puszkę, z której udzielałem Pan dzisiaj Komunii Świętej. Zatem bardzo serdeczne puszka. A na to, byście zawsze kochały Chrystusa, by waszym sercem zawsze było miejsce dla Pana Jezusa. Udzielę teraz Panu, waszym rodzicom, wszystkim waszym bliskim błogosławieństwa w imię Trójcy Przenajświętszej. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju.